Dobrze. Osiem porcji jeszcze? Teraz. Nie, to ty pan patrzy. Tak jest. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania inwestycji gminy Kraków na terenie Fortu Kościuszko pod nazwą pracy zabezpieczającej konserwatorskie fragmenty muru kurtynowego w bastionach nr 1, 2 i 3. Na podstawie i to podstawa prawna i paragraf 1. Opiniuje się pozytywnie inwestycję gminy Kraków na terenie Fortu Kościuszko pod nazwą pracy zabezpieczającej konserwatorskie fragmenty muru kurtynowego bastionów nr 1, 2 i 3 w zakresie koniecznych przekształceń zieleni i wycinki właściwie zacertyfikowanych drzew. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie. Rada Dzielnicy 7 pozytywnie odnosi się do planowanych przekształceń zieleni w rejonie Fortu Kościuszko polegających na koniecznej i niezbędnej wycince drzew w ilości około 30 sztuk. Należy podkreślić, że inwestycja w rejonie Fortu Kościuszko jest realizacją postulatu Rady Dzielnicy 7 wyrażonej w uchwale 14/134/2007 z dnia 27 czerwca 2007 roku. Dobrze, czy ktoś z Państwa chce, bo była już gorąca dyskusja, proszę Pana. Ja tylko pozwolę, Panie Panu, przepraszam. Żeby tylko jedno dodać, że ta sprawa była na dwóch komisjach. Tutaj, jak rozumiem, z rozmowy z Krzysztofem, z którym rozmawialiśmy na ten temat, pozytywna także jest opinia ze strony ich komisji właśnie tej kwestii, pozytywnego zaopiniowania tej niezbędnej i koniecznej wycinki, której zakres fachowcy określił. Szanowni Państwo, w 2007 roku Rada Dzielnicy 7 pod moim przewodnictwem to już było podjęła uchwałę mówiącą o uporządkowaniu tego terenu, który znajduje się, że tak powiem, w okolicy Kopca Kościuszki. Z przedstawionej nam tutaj dokumentacji jasno wynika dla kogoś, kto umie liczyć, że wycinka w całej koncepcji nie będzie dotyczyła 30 drzew, tylko tak bez liczenia strzelam około 100-150 sztuk. W tej dokumentacji, która tutaj jest zaznaczona, na brązowo są zaznaczone drzewa, które są przeznaczone do wycinki i na niebiesko również są zaznaczone drzewa, które są przeznaczone do wycinki. Każdy, kto umie popatrzeć na mapę, widzi, że tych drzew będzie znacznie więcej docelowo niż 30 sztuk. W związku z powyższym ja składam poprawkę, że opiniuje się negatywnie wycinkę tych drzew, uzasadniając to tak, jak przed chwilą powiedziałem, w przedstawionej Radzie dokumentacji wynika, że docelowo planowana jest wycinka znacznie większej ilości drzew niż wnioskowane w piśmie 30 sztuk. Z tej dokumentacji wynika, że docelowo wzgórze Kopca Kościuszki zostanie w dużej części pozbawione zadrzewienie. Jeżeli Państwo radni chcą do tego przykładać rękę, to jest wola tych, którzy za tym projektem zagłosują. Ja osobiście tego projektu nie poprę. Proszę o poparcie mojej poprawki, którą tutaj składam. I uczciwie mówię, że wnioskuję również o głosowanie imienne w tej sprawie. Dobrze, zaraz, że tak powiem, wypełnię stosownie. Ja dyskutujemy dalej, Krzysztof Paczak. Tylko jedna takie pytanie, sugestia, bo większość tych drzew jest skazana do wycinki z powodów zdrowotnych. I teraz mam pytanie, czy te drzewa stanowią jakieś zagrożenie, czy jakie są przyczyny, bo większość tych drzew jest z powodów zdrowotnych, no to pytanie, czy jest w ogóle o czym tutaj dyskutować, bo no jeżeli trzeba by ten jakiś drzew, bo proszę mogę wywrócić na kogoś, no to no nie znam się na tym, ale... Właśnie wyrzucę. Julia, proszę. Ja pozwolę sobie zauważyć i skomentować jakby koncepcję pracy Komisji Ochrony Środowiska, która oceniła pozytywnie ten wniosek. Po pierwsze, nie mieliśmy wtedy dokumentacji, która by sprawdzała na większą ilość drzew. Po drugie, nie chcemy ukrywać tego, że ktoś wytnie jakieś drzewa ze wzgórza, jeśli jest to niezbędne. Wiele lat temu kobiet z Kościuszki i Piłsudskiego były oba odsłonięte tak, by na panoramie miasta były zdecydowanie widoczne. Nieprzypadkowym stało się to, że wzgórze to troszeczkę zarosło. Nie da się też ukryć, że w tym momencie mamy tam las, a nie przypadkowe drzewa, zgadza się. Ale myślę, że wycięcie faktycznie około 30 drzew, ja nie mówię o 130 drzewach, tylko wiem, spokojnie Andrzej. Komisja opiniowała to, co dostała na papierze bez planu, tylko informacja około 30 drzew. Nie jest
sytuacją negatywną z punktu widzenia panoramy miasta i w ogóle miasta, pod warunkiem, że wycinka nie jest wprowadzona w ten sposób, jak mieliśmy przypadek w zeszłym roku w wypadku Decjusza. Gdynik nie był poinformowany o wycince, która była zaskoczenia i nie wiemy, co będzie się dalej do końca działo. Jakby jeśli 30 drzew jest wycinanych pod kopca i 30 drzew jest zasadzanych w nim właściwie nieodpowiednim, to myślę, że to nie, może nie mieć negatywnego wpływu na stan powietrza w Krakowie i na miasto. Natomiast jeśli faktycznie w planach jest wycięcie zdecydowanie większej ilości wzgórza, no to faktycznie jest to pewnego rodzaju manipulacja, jeśli się przedstawia część danych po to, żeby ktoś zaopiniował coś pozytywnie, a część danych potem się pojawia. Czy może Andrzej jeszcze chciał dodać głos? Ja chciałem jeszcze odpowiedzieć po części tym głosom, które mówiły tutaj o wycince ze względów zdrowotnych. Jak sobie Państwo popatrzycie na tą mapę, to mniej więcej, no bo trudno mi w tym momencie liczyć, mniej więcej połowa jest do wycinki według tej mapy ze względów zdrowotnych, a druga połowa ze względów kompozycyjnych. Przepraszam, spokojnie. Ja chcę się też odnieść do tego. Szanowni Państwo, trochę historii, bo to jest bardzo istotna rzecz. Po pierwsze, w piśmie, które mamy przesłanym przez SKOS z pismami, które tu są z ZBK-u, prosi się nas o zaopiniowanie zadania pod nazwą prace zabezpieczające i konserwatorskie fragmentów muru kurtynowego bastionów 1, 2 i 3. Rozumiem, że mamy tu osoby, które być może nam wskażą, może Krzysiek nam jest w stanie pokazać wstępnie, który to jest bastion 1, 2, 3. To nie dotyczy całej tej mapy, to po pierwsze. Po drugie, realizacja tego zadania została przez wycięcie 30 drzew, tu jest napisane. W tym piśmie ze Skosku, w piśmie ze rzeku około 30 drzew. Ja chcę jeszcze dodać tylko tyle, że to jest, warto może przeczytać też, bo tu jest pismo do profesora Zielki, podpisane przez pana Zapałę. I to ważne rzeczy są napisane i chyba trzeba je przeczytać, żeby Państwo wiedzieli, o co nas proszą, bo oni nas nie proszą o opinię rekultywacji całego wzgórza z całym fortem, tylko fragmentu tego, który tutaj jakiegoś dotyczy, tych trzech kurtyn. I takie najważniejsze rzeczy. Dzielnica przeznaczyła kiedyś pierwsze środki finansowe na uporządkowanie terenu działki fortu nr 2 Kościuszko, pozostałego we władaniu tutejszej jednostki. Uzgodniony z Radą Dzielnicy Siódmej Zwierzyniec zakres zadania obejmował w początkowej fazie inwentaryzację zieleni wraz z projektem gospodarki zielenią. I to jest właśnie to. Myśmy to kiedyś w jakiś sposób zaczęli, żeby taką inwentaryzację zrobiono. Ja, Andrzej, się z tobą nie zgadzam, że z wycięciem, bo pamiętajmy, że te zielone to są te, które... Panowie, co jest? Halo? Zaraz nie będziecie wiedzieć, nad czym głosujecie. Popatrzcie, ile drzew zostaje natomiast. Zdecydowana większość drzew zostaje. To widać. To są te zielone, które nie są przeznaczone do wycinki. A wiemy, że w miejscach, gdzie będą wycinać, jeszcze jest fragmentarycznie nasadzenia będą szły. Też. Ale tak jak mówię, my nie opiniujemy całej tej mapy, to żebyśmy się rozumieli. Dlatego nie możemy, Julia, mówić, że ktoś usiłuje nas wkręcić w coś. Ale ja nie twierdzę, no, ale powiedziałaś, że jest to manipulacja. Nie ma manipulacji. Zrobiono o zaopiniowanie tylko i wyłącznie bastion 1, 2 i 3 i wycięcie 30 drzew. No ale ja chcę skończyć. Zaraz będziecie zabierać. Idziemy dalej. Powyższe działanie obejmowało również utworzenie na zmiankowanym terenie parki z odtworzeniem i remontem wewnętrznego muru kurtynowego. W związku z przedmiotowym zadaniem prowadzone były dwukrotnie prace archeologiczne. Pierwsze na potrzeby odnalezienia zarysu muru kurtynowego do projektu parkingu. Kolejne w celu zbadania zachowanych reliktów zburzonych bastionów dla oceny dalszych możliwych działań. To pismo jest jeszcze dłuższe, oczywiście, jeżeli Państwo chcecie, to mogę cały przeczytać, ale myślę, że nie jest. Wobec przedstawionego stanu historii działań dla fortu nr 2 Kościuszko zwracam się z uprzejmą prośbą o ponowne rozpatrzenie wniosku przy uwzględnieniu faktu, iż całość działań została wszczęta właśnie przez organ powołany do reprezentowania interesów społeczności lokalnej, czyli przez nas. Ja wiem, że my wnioskowaliśmy uporządkowanie terenu i być może wtedy radni mieli na myśli tylko posprzątanie, ale wycinka drzew, które tam rosną od kilkudziesięciu lat, bardzo przypadkowo ma chyba znaczenie, żeby usunąć drzewa złe, a dobre zostawić. Tak mi się wydaje. I jeszcze tylko na koniec chcę powiedzieć, że
że my nie możemy w tym momencie domniemywać, że cały ten projekt będzie zrealizowany i my teraz głosując, głosujemy za całym tym projektem, chociaż temu projektowi być może nie można nic ująć. Być może on jest dobrze przygotowany. Andrzej, przepraszam, Marek Kupala. Tak jak powtarzam, w 2007 roku ideą podejmowania tej uchwały przez Radę było uporządkowanie terenu. Po zcięcie trawy, zcięcie chaszczy, które tam się znajdowały, pozbieranie śmieci itp. itd. Nasza uchwała została wykorzystana po części, tak jak tutaj Julia już była łaskawa powiedzieć, wykorzystana po części po to, żeby przygotować całościową rekultywację tego terenu, łącznie z odsłonięciem fragmentów murów i zaczyna się tak naprawdę od wycinki drzew. Przykro mi, bardzo szczęsne, ale jestem w samorządzie od 11 lat i nie wierzę w to, że jeżeli zacznie się jakieś działanie, mając przygotowaną taką dokumentację, że to działanie skończy się na wycięciu tylko i wyłącznie 30 drzew. Jeżeli jest przygotowana taka szczegółowa i dokładna dokumentacja, drzewa, o których mówimy, rosną w tym rejonie od tej strony. Żeby wszyscy wiedzieli, o czym mowa. Popatrzcie sobie na tą mapę i popatrzcie wizualnie, ile drzew jest przygotowanych do wycinki z dwóch względów, zaznaczone na niebiesko i na brązowo, a ile drzew zostanie. To jest tak naprawdę, no może nie połowa, ale 30-40%. Ja nie wiem w tym momencie, które te drzewa są chore i które faktycznie wymagają wycinki, ale tego na tej sali nie wie nikt. Ale za to z tej mapy wynika jasno, że te drzewa tam mocno zostaną przetrzebione. Marek, Paweł, Krzysztof. Chciałbym pokazać Państwu, gdzie są te bastiony kończy. Bo to ten kąt po prostu kupa jego mocy artyleryjska, która w trzech bastionach. Tak, tutaj. Jednego zgłoszony został. No, zachodnicy. Tak, ale te bastiony tutaj z tej strony i kurtyny i tak dalej, to były, no, nie miały w ogóle prawie ziemi na sobie. I służyły jako koszary, zaplecze i tak dalej, to były niewielkie armatki w tym. Natomiast tu były szańce, różne tam przedpierwsze i tak dalej. I stały całkowicie porządne, powiedziałem, ten fort broni miasta od strony zachodniej. I dlatego po prostu po wojnie był taki moment, że te mury, to było częściowo te wzmocnione po prostu, takie przedpierwsiami, że dla budowy nowej buty rozebrano po prostu, to niby mianącego, dyskusja uzyskano się do tego rozwoju, bo jest czyli przy okazji zabite niepotrzebne. I to prawdopodobnie chodzi o te drzewa, które rosną dla mura, którymi ten rozwój kompozycyjny, te niebieskie się rokują w miejscu muru. I tutaj jest duże też. No i tyle. No. Jak okay. Policzycie razy tyle w samym tym mieście, więc prawdopodobnie usuwają o wiele mniej niż tu zaznaczone. Proszę, Paweł. Czy ja rozumiem tego Pawła Andrzeja, ale też przypomnę taką sytuację, którą mieliśmy niedawno z Parkiem Decjusza, gdzie okazało się, że działania, które pierwotnie wydawały się jakimś zamachem na zieleń, okazały się działaniem przemyślanym i tak naprawdę korzystnym, docelowo korzystnym dla całego parku. I ja myślę, że tutaj też jest działanie mające na celu właśnie jakąś rewitalizację tego wzgórza, doprowadzenie do jakiegoś stanu, który będzie wizualnie korzystny. Tak mi się wydaje. W końcu opracowują projekty fachowcy i wiedzą, co robią. Krzysztof. Chciałbym też się uspokoić dyskusję, Państwa, bo ja rozumiem obawy Andrzeja, słusznie, że jest czujny, że absolutnie jest... Proszę, przepraszam, podrzeć tą mapę, złóż ją, a nie tak. Bo to musimy oddać, to nie jest nasza materia. Przepraszam, Krzysztof, my nie mówimy o czas, słuchajcie, to jest fond. Istotą fondu byłby zadrzewienia, więc to jest klucz całej sytuacji. Drzew tam być nie może na dwie ilości. Znaczy, że większość to są samosiedli, to sposób niekontrolowany przez lat rozwój, tam się to nie nadawało, nie chciało, nie czyściło przez wiele lat. Stąd był też opisem, który pamiętam, przed 6 laty. Chciałbym, żebyśmy, no stąd, że znowu też się wolno, tego nie wykonuje firma Krzak, tylko czuwa nad tym poważnie głosować tą miejski i wykonuje to poważna firma, więc no, nie przesadzajmy. No. To Łukasz Miandrzej, przepraszam. Zachęcam do głosowania. Może też duża część tych drzew tutaj planowanych do wycinki to są bardzo małe drzewka, czyli takie po samosiedzi w porządku w tym fazie. Drzew rzeczywiście dużych, jest tutaj
zdecydowanie nie jest, że zaopatrzycie ze względów zdrowotnych, prawdopodobnie tak zagrażają albo bezpieczeństwu, albo bezpieczeństwu innych drzew. To jest fort, a nie park. A jeżeli chcemy zrobić z tego park, to też musimy go troszkę... Musimy go zrobić. Ale dobrze, czy nie mówimy teraz tych liczb, tylko nie wiem, czy... Spokojnie. Andrzej, ale trzeba teraz jej zamysłać. Występuje się nawet 10 razy w limit czasowym. To nie jest, mówmy. Ja sobie tylko pozwolę odczytać, ile, bo nie zauważyłem tej strony wcześniej, tu jest wyraźnie napisane według tej koncepcji, ile docelowo drzew jest do usunięcia. Drzewa i krzewy wskazane do wycinki ze względów zdrowotnych. 285 sztuk. Drzewa i krzewy wskazane do wycinki ze względów kompozycyjnych. 265 sztuk. Cięcia korekcyjne tylko 13 sztuk. Drzewa, które należy usunąć podrosty, tylko 11 sztuk. Drzewa, które należy zdjąć posusz, 87 sztuk. Martwe pnie do usunięcia 14 sztuk. Z tego projektu, który został nam tu przedstawiony, wyraźnie wynika, że ponad 550 drzew pójdzie pod topór. Ale kto się... Ale to jest docelowe, tak? Tak, docelowe. Od 30 się zaczyna. Nie. Marcin, proszę. Przepraszam bardzo, ale właśnie tylko i wyłącznie od strony fortów, co jest napisane wyraźnie w pierwszych zdaniach. Przeczytajcie państwo. Jeszcze tylko tak, spojrzenia wstecz, to przecięcia będące efektem tych naszych działań, naszych dzienników w 2007 roku, zostały już przeprowadzone mniej więcej w 2008-2009 roku. Wtedy wycięto od strony zachodniej sporą ilość właśnie takich niewielkich drzewek samosiejek. Jeżeli chodzi o zadrzewienie, to jak mówię, no moglibyśmy sięgnąć, jeżeli będzie taka wola rady, możemy zwrócić się do pana doktora Bielkusa, myślę, największego, dla mnie w każdym razie niekwestionowanego autorytetu w zakresie fortyfikacji austro-węgierskich. Jeżeli chcemy, że tak powiem, mieć wiedzę o tym, jaki był stan faktyczny w momencie, kiedy ten fort był użytkowany jako fort, a nie czyli mniej więcej około 100-120 lat temu. Z mojej wiedzy wynika, że wtedy nasadzenia drzew wyłącznie lub głównie wzdłuż dróg dojazdowych, tak zwanych dróg rokadowych, no był to naturalny sposób maskowania ruchu wojsk przed obsadzaniem. Te drzewa, które mamy przy Alei Waszyngtona, no to jest, że tak powiem, właśnie pozostałość dawnej drogi dojazdowej do portu od strony tutaj Salvatora, analogicznie była od strony ulicy Spadzistej. Potem zostało to dopiero obudowane, w cudzysłowie ta droga została obudowana willami. Tutaj już Julia mówiła, w momencie, kiedy komisja debatowała, mieliśmy dokumentację, z której wynikał zakres wycinki 30 drzew. Myślę, że 30 drzew nie jest liczbą, która by była kontrowersyjna, dyskusyjna. Zakładamy, że robią to fachowcy i osoby, które z racji wykształcenia mają większe, że tak powiem, prerogatywy do decydowania o tym, o zasadności wycinki drzew, czy to drogowe, czy nie. Dobrze, szanowni państwo, czy ktoś jeszcze chce coś do treści uchwały dodać? Jeszcze jedno słowo. Proszę o ciszę. Ja jeszcze tylko powiem państwu tyle, że według informacji, którą uzyskałem przed chwilą w Julii, w przypadku parku Młynówka Królewska wycięto kilkanaście drzew. Prasa trąbi o tym od pół roku. My tu się docelowo zgodzimy na wycinkę ponad 500 drzew. Tyle. Jeszcze 3000 drzew. To nie ta uchwała. Mówię docelowo. Proszę państwa, proszę usiąść, bo będziemy głosować. Ja jeszcze chciałem jeden głos, mogę? Proszę. Jeżeli uchwała odnosi się do tej wycinki tutaj drzew, to według tego wskazania projektowego pierwsze 30 sztuk to należy wyciąć drzewa ze względów zdrowotnych i bezpieczeństwa. Prawdopodobnie to, co podejmujemy w uchwale, czyli o te 30 drzew wycinka, to są wszystkie drzewa ze względów zdrowotnych. Nie, to są wszystkie drzewa związane z pracami zabezpieczającymi konserwatorskimi fragmentu muru kurtynowego bastionów numer 1, 2 i 3. Nie, to są równo, tak. Tak! No nie, no proszę państwa, my nie opiniujemy.
tego dokumentu, tylko opiniujemy ten dokument. No, bardzo proszę o koncentrację. A nie ma do tego dokumentu osobnej dokumentacji, tylko ten dokument, czyli to, ta prośba zawiera się w tej szerokiej koncepcji, która została wykonana. No to jest zgoda. Dlatego my nie opiniujemy tej koncepcji, jej nam nie przedłożono do opiniowania, tylko opiniujemy. To, ten pomysł, czyli oczyszczenie trzech bastionów w celu realizacji zadania konserwatorskiego. Tak. Czy już, szanowni państwo, wyczerpaliśmy dyskusję, ponieważ wpłynął wniosek podpisany przez trzech radnych o głosowanie imienne i poprawki autorstwa Andrzeja Habranka i później uchwały, które... Ja mam jeszcze jeden głos. Ja bym bardzo chciał wiedzieć na koniec, na czym my w końcu głosujemy. Z jednej strony słyszę, że głosujemy na 3 rzeczy 30, z drugiej strony słyszę, że głosujemy na 3 rzeczy. Proszę cię czytać projekt uchwały. Proszę bardzo. Przyjęcie uchwały mi w ogóle nic nie wynika. Żadna jeszcze. Ja? Proszę przeczytać uzasadnienie. No to w uzasadnieniu wynika 30 sztuk, ale podobno według dokumentacji tego 350 sztuk. Oczywiście dokumentacja jest integralna, jak rozumiem, z projektu uchwały. Nie, nie, nie. Szanowni państwo, nie dajmy się zwariować w tym momencie. Głosujemy, przecież podejmujemy uchwały wyraźnie, jest napisane. Czyli prace zabezpieczające i konserwatorskie fragmentów muru kurtynowego bastionów numer 1, 2 i 3 w zakresie koniecznych przekształceń zieleni. Wieście Marcin dopisał na komisji właściwie wycinki właściwie zakwalifikowanych drzew, a uzasadnienie jest napisane wyraźnie w ilości około 30 sztuk. Głosujmy. Szanowni państwo, głosujemy poprawkę autorstwa Andrzeja Habranka imiennie. I to jest poprawka, która mówi, że opiniujemy negatywnie tą inwestycję. I uzasadnienie tutaj jest, tak? Czytać? Czytam. To jest uzasadnienie do poprawki. I zaczynamy głosować, ja czytam po kolei. Pan Andrzej Budziak. Nie. Bułat Paweł. Przeciw. Dziura Bartkiewicza. Filipiak Łukasz. Przeciw. Szczęsny Filipiak. Przeciw. Gaczorek Filip. Wstrzymuje się. Gażdżo Marzena. Przeciw. Golonka Marek. Przeciw. Habranek Andrzej. Za. Jakubowski Krzysztof. Przeciw. Kajfasz Paweł. Przeciw. Kapusta Marcin. Przeciw. Kowalski Paweł. Wstrzymuje się. Kwarciak Krzysztof. Wstrzymuje się. Mach Julia. Wstrzymuje się. Mardyła Magdalena. Wstrzymuje się. Markowski Jakub. Wstrzymuje. Milej Jerzy. Przeciw. Sikora Marek. Wstrzymuje. Tumidajski Piotr. Wstrzymuje. Wcisło Ewa. Wstrzymuje. Poprawka, szanowni państwo, nie przeszła. Co jest jeden głos? Bardzo dobrze. 9 przeciw. Szanowni państwo, przechodzimy do głosowania. Przechodzimy do głosowania uchwały. Myślę, że nie trzeba jej kolejny raz czytać. I również będziemy ją głosować imiennie. Kto z państwa jest za przyjęciem? Kto z państwa jest za przyjęciem uchwały w proponowanym brzmieniu? Budziak Andrzej, Bułat Paweł. Jestem za. Dziura Bartkiewicz. Filipiak Łukasz. Za. Filipiak Szczęsny. Za. Gaczorek Filip. Wstrzymuje się. Gazu Marzena. Za. Golonka Marek. Za. Habranek Andrzej. Przeciw. Jakubowski Krzysztof. Za. Kajfasz Paweł. Za. Kapusta Marcin. Za. Kowalski Paweł. Przeciw. Kwarciak Krzysztof. Wstrzymuje się. Mach Julia. Mardyła Magdalena. Markowski Jakub. Milej Nierzy. Za. Sikora Marek. Tumidajski Piotr. Wcisło Ewa. Szanowni państwo, uchwała została przyjęta. 8, 9. Do tego już nie. Znaczy nie ma. Idźmy dalej, szanowni państwo. Dyskutowaliśmy bardzo i to teraz.